Warszawski, bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu i zobaczcie, co my tu mamy. Paczuszkę znowu od mojego kochanego pasikonika. Już się nie mogę doczekać, co w niej znajdziemy tym razem. Tak naprawdę chyba nie wiem, co w niej jest. W sensie mam pewne podejrzenia, ale dokładnego koloru, wzoru nie znam. Nie wiem, co tutaj jest, to jest paczuszka niespodzianka od pasikonika na święta, więc dziękuję bardzo. Zaraz ją otworzę, wam się pochwalę, pochwalę też się również na moim Instagramie, na którego zapraszam, Mizerka Queen, oraz zapraszam was na Instagrama pasikonika. Coś jeszcze bardzo ważnego chciałam wam powiedzieć, ale nie pamiętam. No w każdym bądź razie chciałabym życzyć wam w Mikołajki wszystkiego dobrego, żebyście... Spadły mi gumki. W sensie te od... Spadły mi gumki. W sensie te odwędzidła, bo mój sprzęt koński jest po prostu wszędzie. Chciałabym wam życzyć na Mikołajki wszystkiego dobrego, żebyście spełniły wasze wszystkie marzenia, żebyście byli uśmiechnięci, realizowali się w swojej pasji, która pewnie jest jazdą konną, bo oglądają raczej mnie sami koniarze, chociaż dajcie znać, czy są tutaj osoby, które nie jeżdżą konno. Życzę wam, żebyście też spędzili ten czas z rodziną. No i co? Przechodzimy do otwierania paczusi. Ja oczywiście mam swoją niezastąpioną linijkę, a wiem, co chciałam wam powiedzieć. Właśnie, wiem, co chciałam wam powiedzieć. Przepraszam, że znowu mam okulary. Dużo osób mi pisało, że bardzo ładnie wyglądam. Dziękuję, aczkolwiek wiem, że tutaj się światło odbija od lampy i są takie krążki i to źle wygląda, ale nie chcę się zakładać soczewek tylko na film, a ostatnio chodzę w samych okularach, bo soczewki raczej służą mi do jeżdżenia konno, bo jak jeżdżę, to niestety mi okulary spadają. Dobra, lecimy, otwieramy paczkę. Czesio! Dobrze. Dziękuję. A mogę teraz nagrać film? Dzięki. Młody brat się czai. Mogliście go widzieć na Instagramie, jak go normalnie zrobiłam w konia, dając mu pączka od końskiej cukierenki. Ale bardzo mu smakował. Końską cukierenkę również możecie znaleźć w sklepie z dzieckiem pasikonik. Dobra, tutaj tą część mam otworzoną. Ja nie wiem, ja muszę chyba zainwestować w jakiś nóż. Tak to wyglądać nie może, że ja dzień w dzień otwieram paczki normalnie linijką. Jak to jest? Nie wiem. Otwieramy, bo już sama się nie mogę doczekać. Ta paczka u mnie już leży od przedwczoraj chyba i leży, bo ja nigdy, przenigdy nie otwieram paczek bez was. No chyba, że na Instagramie i to wam pokazuję, ale wszystkie moje paczki zawsze leżą tutaj gdzieś ustawione i czekają. Jeszcze są... Jest jedna paczka do otworzenia, więc w jakimś kolejnym filmie ją zobaczycie. Dobra, dobra, otwieram, bo gadam za dużo dzisiaj, tyle gadam dzisiaj. O, wyrzuciłam moją linijkę. A tutaj jeszcze nie otworzyłam. Noście, panie. Dobra. I co my tu mamy? Co my tu mamy? Jak ładnie zapakowany prezencik. Czekajcie, wyciągnę go. Ale ślicznie zapakowany. To chyba miał być do buta. Tylko bez buta.
Mikołajki są jutro, bo nagrywam to 5, więc to jest taki mój trochę szybszy prezencik. Ktoś do mnie dzwoni? Nie, myślałam, że mi tu tyłek wibruje. Otwieramy. Boże, jak to jest pięknie zapakowane, a żal mi to otwierać. Z jednej strony i teraz z drugiej. Dobra, tą folię wyrzucimy i co my tutaj mamy? Kolejną kokardkę i ciasteczko od końskiej cukierenki. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy wy widzicie, końska cukierenka, ciacho jest. Kolejne do kolekcji, konie będą zjadać ze smaczkiem w kształcie serduszka. Dziękuję prześlicznie. Cudowna torba, którą uwielbiam, na zakupy na przykład z nią chodzę. Z pasi konika, nie wiem czy wy widzicie. Uwielbiam, uwielbiam. Mam już jedną taką, teraz będę miała drugą. Nie zmarnuję się. Dobra, i co mamy dalej? Najlepsze na sam koniec. Czapraczek Eskadronika z logiem pasi konika. Jezu, dziękuję. Jest przeuroczy. Z dwóch stron jest widoczne logo. Jestem zakochana. Piękne w czarnym stylu z taką niebieską, taką morską trochę lamóweczką. Z Eskadronika. No piękny, z logiem, dziękuję bardzo całemu zespołowi Pasi Konik i bardzo się cieszę, że o mnie pamiętaliście. Najlepsza firma, jeśli chodzi o sprzęt jeździecki. Z całego serca polecam. Dobrze, to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeszcze raz wielkie, wielkie podziękowania dla całego zespołu Pasi Konik. Jesteście niesamowici, cudowni. Uwielbiam, kocham was całym sercem. Zostawcie proszę łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie życzenia dla wszystkich oglądających mnie, dla zespołu Pasi Konik. Życzenia z okazji Mikołajek. Postaram się każdemu dać serduszko przy komentarzu, a może nawet odpiszę. Widzimy się jeszcze na moim Instagramie, na Instagramie Pasi Konika. To by było chyba na tyle. Buziaki, cześć, pa! Dziękuję!